Witajcie, ja jestem Oliwier LL, a to już jest drugi odcinek z serii Intercom. Jak widać, tutaj już jest zamontowany Intercom, miga, jest włączony. I tutaj w kasku tam powinniście widzieć. Dobra, nie zobaczycie, potem wam pokażę. To jest taki mikrofon. I teraz założę kask i zobaczymy, czy coś będzie słychać. Dobra, ja już mam kask. Intercom działa. No i teraz coś spróbuję powiedzieć do taty. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Tato! Nie wiem, czy słyszycie, ale tata przed chwilą śmiesznie zażartował. Tak, słyszycie. Od 1 do 10, tak? No, to tak. No, jeszcze nie jestem zdecydowany. Mógłbym ocenić na 6 lub 7, bo mieliśmy duże problemy z ogarnięciem tego. Mam nadzieję, że już więcej nie będzie takich problemów. Jeżeli nie, to ocenię go na 10. Dobra, to ja teraz nie wiem, czy słyszeliście to, bo interkomy mówią, słychać przez interkomy trochę cicho. Tata ocenia te interkomy 3 z plusem. Troszeczkę gorzej ode mnie. No, słychać z takimi zniekształceniami, co tata już wspomniał. Nie wiem, czy słyszeliście. Ja nawet jeszcze nie oglądałem tego filmu. No to zobaczymy, co będzie dalej. Tutaj, nie wiem, czy widzicie, taka lampeczka tam pika. Nie wiem teraz, bo nie widzę. Powinniście widzieć. Dobra. To teraz króciutkie podsumowanie tego interkoma. Ja oceniam go. Troszeczkę zmieniłem zdanie. Oceniam ten interkom na 6 na 10. No niestety. Są zakłócenia, kiepski dźwięk jest, no i troszeczkę cienko w ogóle słychać coś. Głośniki są tam w środku poukrywane, cieniutkie te głośniki, za bardzo nic nie słychać. Ale 6 na 10 to będzie dobra ocena. Generalnie, jeżeli spodobał wam się ten film, druga część Intercomu, to możecie zasubskrybować ten kanał, jakąś łapkę w górę i komentarz. Na razie, cześć!